Dobrze, zaczynamy. Chcę teraz kilka słów, żebyście też sobie mogli to... Czy, tak jak powiedziałem, demony chcą mieszkać w człowieku i wyrażać się przez niego. To jest największa ich potrzeba, czyli tych podstawowych bytów demonicznych daimonów. Jakby są trzy formuły. W człowieku, czyli najbardziej chce mieszkać w człowieku demon. Chce wejść do człowieka i on się wtedy czuje najlepiej, najbezpieczniej, najbardziej komfortowo. I wtedy też posiada największą satysfakcję życiową, największe udowodnienie. Jeżeli nie może wejść w człowieka, bo nie zawsze demon może wejść w człowieka, o tym będziemy rozmawiali za chwileczkę, chce działać przez tego człowieka, czyli chce jakby wchodzić, wychodzić, bo to jest coś takiego, że demon może systematycznie wchodzić i wychodzić z człowieka, wchodzić i wychodzić, wchodzić i wychodzić. On nie może na stałe tam zostać. Na przykład tak jest z duchami złości. Duch złości, często ludzie mówią, kurczę, co ze mną jest? W jednej chwili jestem w stanie tak się zezłościć, a za chwilę płaczę nad tym człowiekiem, którego poraniłem. I przykro mi jest, co ja zrobiłem w ogóle, wiesz, co chodzi? A znowu za godzinę znowu jestem zezłoszczony. Co to się dzieje? Wiecie, demon wchodzi, wychodzi, to jest działanie przez człowieka. No i trzecia, najtrudniejsza, najmniej taka przyjemna formuła działania demona, no to jest działanie za pomocą człowieka i te daimonie, one nie lubią działać za pomocą człowieka. Natomiast one są zmuszane do działania przez byty anielskie, czyli zbuntowane anioły, czyli przez daimon, one są zmuszane do pewnych działań. I czy im się chce, czy im się nie chce, to one muszą. Bo jak nie, to zostają... I tutaj jest właśnie to. One cierpią. Czyli są w pewnym sensie jakby bite, dławione, jakby terroryzowane przez te byty wyższe. Te zbuntowane anioły. I demony nie lubią działać za pomocą człowieka. No bo to polega na tym, że one tak naprawdę nie czerpią zbyt dużej satysfakcji, ale są zmuszane, żeby tym człowiekiem manipulować, czyli jakby tam dotykać go, opresjonować. Często to, co nazywacie opresją. Opresją, naciskiem demonicznym, czy też presją, jak inni to mówią, to jest działanie za pomocą człowieka. Czyli ten demon, on do ciebie podchodzi tak blisko, on nie może w ciebie wejść. Nie może wejść, nie może w ogóle nawet na chwilę, ale jednak on wytwarza taką jakby atmosferę, w której ty w pewnym sensie słabniesz, gubisz się i jesteś łatwy do manipulacji. Można za pomocą ciebie coś tam zrobić, co sobie życzy jakiś tam byt anielski na przykład, demoniczny byt anielski. No to takie dość złożona rzecz, natomiast najbardziej daimonion lubią być w człowieku, no bo to jest najbardziej komfortowe, już ma swój nośnik. Ja to troszkę też, jak się na to przyglądałem przez lata, to widziałem, że w ogóle są różne demony, są spokojne demony. Ja z Sarcią o tym rozmawialiśmy. Zaraz, tato, są miłe demony. Ja mówię, są Sarciu, są miłe demony. Naprawdę, bardzo miłe są. Są tak miłe, że ich aż się nie chce wyrzucać. No tak, na przykład demon związany z rozczulaniem się nad sobą. No, bardzo miły demon. No, ludzie bardzo lubią się rozczulać nad sobą, mówić, jak im ciężko, jak im trudno, płakać komuś w rękaw. Rozumiecie, są demony litościwe, które wzbudzają w ciebie w nas litość, patrzymy, o tutaj kwiatek zgnieciony, podniosę kwiatek, gałązka łamana, wniosek manuszkę złamaną, w ogóle skupię się na nim, wiesz, o co chodzi, litościwe, duchy litościwe, no miłe, humanistyczne, bardzo sympatyczne. Rozumiesz, człowiek przejdzie koło innego człowieka, koło innych ludzi, nie głosi Ewangelii, nie uwalnia, nie uzdrawia, no ale pieskowi nóżkę leczy, proszę ciebie, no on kocha. No fajnie, że kochasz pieska. Kurczę, jakbym był głodny, ten go zjadł. Sorry. Zjadłem go i bym poszedł głosić Ewangelię. W mocy w ogóle tego białka, który bym spożył z niego. Taki to ze mnie człowiek. Bo nie mam w sobie duchów litościwych. Dziwnych jakichś. Czasami jestem przerażony tym, co ludzie na przykład czasami piszą na Facebooku, w ogóle wiesz. Jadą z innymi ludźmi, proszę ciebie, ja robią fotografie piesków, co tam budy nie mają. Nie? Ja rozumiem, że to ja też kocham zwierzęta, kocham psy, kocham koty, kocham zwierzęta. Natomiast no, mam to ustawione, bo nie mam demona. Kurczę. Jak widziałem,
gdy demon nie może mieszkać w człowieku, to chce działać, czy też musi okresowo lub z zewnątrz. I to jest ważne, że demony odpowiadają pośrednio lub bezpośrednio za całe zło na ziemi. W ogóle, bo to one są jakby motorem zjawiska. Człowiek jest wytwórcą zła, bo to demony nie są wytwórcami. To człowiek jest wytwórcą, bo to człowiek jest na obraz Boga stworzony, to człowiek wszelkie zło tworzy. Natomiast demony, one bardzo chcą, żeby tak było. I one to stymulują, to takim turbodoładowaniem, więc one stoją za mniej więcej 60% chorób. Rozumiecie? Są pewne choroby, gdzie one w zasadzie w 100% są natury demonicznej. Stoją za biedą, no, za różnymi rzeczami. No, generalnie one stoją za taką całą formą zła gdzieś tam. Stymulują. No i teraz, jak wchodzą demony? Co jest ważne? Jak demony wchodzą? Efezjan 4,27, chciałbym przeczytać. Nie dawajcie diabłu przystępu. To jest taka bardzo ważna rzecz. Czyli w ogóle demony mogą wejść w człowieka wtedy, kiedy człowiek na to pozwoli. Świadomie lub nieświadomie, to nas już tutaj nie do końca interesuje. Natomiast demon nie może wejść inaczej, bo wolna wola obowiązuje każdego. Wolna wola człowieka, ona obowiązuje Boga, ona obowiązuje diabła, ona obowiązuje demona. To nie ma po prostu, że człowiek żyje jak należy według Bożych prawideł i wszedł demon w niego. Absolutnie. Lester Sandal, bardzo kocham człowieka i wiem, że się w niebie z nim spotkam i porozmawiam. On jak podróżował przez Tybet, była noc, już się zbliżała, zaczęło padać, on poszedł do klasztoru buddyjskiego, żeby się przespać. Zapytał o nocleg. No oni powiedzieli, że możemy ci dać tylko łóżko w tej sali, gdzie się modlimy, w sali modlitewnej. No i on zgodził się. I mówi, pisze w książce, mówi, spałem pod takim wielkim posągiem Buddy. Śpię sobie w nocy i czuję, że mi się łóżko rusza. Otwieram oczy, łóżko jedzie moje, razem ze mną. I się drzwi otwierają. I w ogóle wiem, że demony mnie wypychają stąd. Jestem pełen Ducha Świętego w ogóle. Jestem tutaj w ogóle problemem w tym miejscu, nie? Otworzyłem, mówi, a byłem bardzo zmęczony. Więc mówi, nawet się nie podniosłem. Mówi, wydałem rozkaz. Stój w imieniu Jezusa. Łóżko ustało. Zamknij drzwi. Drzwi się zamknęły. Mówi, pchnij z powrotem. Z powrotem wjechałem pod ten posąg Buddy i poszedłem spać. Taki był Lester. Lester miał tak równo wywalone, bo on rozumiał, co to w ogóle jest. Rozumiecie? On rozumiał, co. Znana jest historia, jak siedziała, przed nagłoszenie, była konferencja i siedzi z przodu taka pani i on głosi, zaczyna coś mówić, ona, halleluja! Halleluja, bracie! Halleluja! A Bóg mówi, wyrzuć z niej tego demona. Lester był zawsze posłuszny, bo mówi, panie, jakie jego imię? A Bóg mówi, no jakie? Halleluja! Podszedł do niej, wyjdź, duchu, halleluja! Lepsza kobieta w ogóle, uwolniona. Bo co to było? Coś to przeszkadzało. Jakaś demoniczna siła, która występowała przeciwko niemu, a była w tym człowieku, prawda? Więc on jakby, on nie dawał diabłu przystępu. On nie dawał diabłu przystępu. Kiedyś opowiadał przypadek, że wszedł do jednego mieszkania ze starszym zboru, który go tam zaprosił. Poprosił, żeby on uwolnił jego żonę od demonów. Weszli do tego mieszkania i mówi, kiedy tylko otworzyliśmy drzwi, z takiego występu w ścianie, z takiej półki, rzuciła się na mnie naga kobieta. Żona starszego zboru. Na nago. Natychmiast w imieniu Jezusa zgromiłem demoniczną siłę pożądliwości seksualnej i spadła ze mnie. Powiedziałem w imieniu Jezusa, wyjdź z niej. A mówiła, ty się ubijesz. Ubrała się. Mówi, a teraz zrób na mieście. Taki był Lester. On nie dawał diabłu przystępu.
Bo demon nie może wejść w ciebie, jeżeli nie dasz mu przystępu. To jest niemożliwe. Możesz spać wśród demonów. Spać. Rozumiesz? Nie może w ciebie wejść. Nie może wejść w ciebie, kiedy wyrzucasz te demony. Nie mogą w ciebie wejść, kiedy kładziesz ręce na zdemonizowanych ludzi. Nie mogą. Reinhard Bonnke mówił, kiedy podchodzi do mnie demon i chce mnie dotknąć palcem, od razu się parzy. Mówi, bo jestem pełen ognia Ducha Świętego. Nie może do mnie wejść. Dlatego Słowo Boże, nie dawajcie diabłu, kiedy dasz diabłu przystęp, demon może wejść. W innym wypadku nie może. No ale jak wchodzą demony? Pierwsza podstawowa droga wejścia demonów to niewiedza, czyli arogancja na poznanie. Dlaczego w ludzi wchodzą demony? No bo ludzie nie wiedzą, że są demony. No bo ludzie nie wiedzą w ogóle, jak się oprzeć demonom. Niewiedza. Pierwsza furtka do tego, aby demon wszedł w człowieka. Po drugie, no to grzech. Czyli dokładnie robienie inaczej, niż mówi Bóg. No bo to jest grzech. To nie jest jakiś tam grzech, tylko robienie inaczej, niż mówi Bóg. Inaczej. A rozumiesz? Inaczej. Dlatego Jezus mówi do kobiety, idź i więcej nie grzesz, żeby coś gorszego ci się nie przydarzyło. No dlaczego on Jezus to mówi? A w ogóle oryginał tam brzmi w ten sposób. Idź i nie grzesz więcej, żeby ktoś gorszy do ciebie nie przyszedł. Tak mówi w ogóle oryginał. Człowieku, jak to się czyta z oryginału, to ci w ogóle oczy z orbit wychodzą. Co Jezus w ogóle wiesz, nie? To on jej nie straszy Jezus, tylko on jej w ogóle opowiada. Rozumiesz to? Rozumiesz? Mówi, przed chwilą, bo wiesz się o co chodzi. Demon śmierci od niego odszedł. Właśnie jej nie zabili. Mieli ją zabić kamieniami. Demon śmierci od niej odszedł. Jezus mówi, idź, tak, aby ktoś gorszy do ciebie nie przyszedł. I ci więcej nie grzesz. Nie bądź dziewczyna, tak? Większość biblistów się zgadza, że właśnie była to Miriam z Magdalii, czyli tak zwana Maria Magdalena. 13 apostoł. Trzecia furtka w tej takiej ważności to są traumatyczne przeżycia. Psychiczne i fizyczne. Traumatyczne przeżycia. Dlatego na przykład formuły terapeutyczne. Większość demonów wchodzi w człowieka między 5 a 8 rokiem życia. No to inaczej do 8 roku życia. Większość do 5, reszta w zasadzie do 8, potem to już jest tylko, wiesz, dobieranie towaru. Potem się tylko, wiesz, dziura poszerza. A większość to wchodzi, kiedy jesteśmy dziećmi. Ja kiedyś zapytałem Boga, kiedy się otworzyłem na seksualne byty demoniczne. I Duch Święty mi pokazał dwie rzeczy. Dwie. Pierwsza to była, jak byłem dzieckiem, wychodziłem w ogóle z łazienki, zobaczyłem mojego nagiego ojca. Po prostu. A druga, kiedy grzebałem w szufladzie u dziadka, znalazłem gazetkę pornograficzną. I dziękuję uprzejmie i załatwiony dzieciak. Na kilkadziesiąt lat. Ty. Czujesz klimat? Zapytałem Ducha Świętego, kiedy we mnie wszedł duch lęku. A Duch Święty mi przypomniał w ogóle. Kiedyś nie pozwoliła mi mama oglądać w ogóle, kiedy był teatr telewizji w poniedziałki, niektórzy z was może pamiętają. I tam był taki teatr o wampirach. Polski taki teatr, nie? I ja w ogóle stałem z przedpokoju i oglądałem, bo po cichutku podszedłem po prostu do drzwi, oglądałem tak, wiecie, mama tam siedziała, z ojcem oglądali w pokoju, a nie widzieli mnie, nie, ja tak oglądałem. I demon we mnie wszedł. Podczas oglądania tego teatru. Słuchajcie, ja przez najbliższe parę lat to miałem w ogóle ślady po pogryzieniach na ciele. I dopiero po kilkudziesięciu latach ze mnie dopiero demony lęku wyszły. To takie właśnie, nie było łatwe. Więc traumatyczne przeżycia różne. Następnie są załamania nerwowe. Następną furtką są wszelkie załamania nerwowe. Tylko załamania psychiczne, w ten sposób można powiedzieć. Załamania psychiczne. Piąta furtka to są zmartwienia. Posłuchajcie, naprawdę nie bagatelizujcie, to jest furtka demoniczna.
Martwienie się to jest furtka demoniczna numer 5. Naprawdę duża brama. Dlatego Jezus mówi, nie troskajcie się o nic. O nic. To trzeba w ogóle zrobić coś w sobie takiego. Szósta furtka to jest czerpanie z tego świata. Wzrok, słuch przede wszystkim. Czerpie, kiedy się czerpie z tego świata. Z systemu tego świata czerpiemy. Słuchamy tego świata, przyglądamy się, skupiamy się na systemie tego świata. Na tym, co ten świat proponuje. W ogóle, człowieku, przecież przebywanie w środowisku, które plotkuje, rozumiecie? I słuchanie tylko tego powoduje, że ty się na demony otwierasz, rozumiesz? To, że ktoś narzeka bez przerwy przy tobie, powoduje, że ty się na demony otwierasz, jak zaczynasz rozważać to, co on mówi. Siódma furtka to zabawy magią. Wszelkiego rodzaju zabawy okultyzmem. Nawet jeśli to są faktycznie zabawy, to nie muszą być nawet poważne rzeczy. Wystarczy, że się w to ktoś bawi. Wywołuje duchy, mówi, o, wywołałem, babcia do mnie przyszła, mówiła, mówię, to nie babcia, twoja babcia nie przyszła. Jak babcia w niebie, to nie przyszła z nieba, jak babcia w piekle, to nie przyszła z piekła, babcia nie wychodzi stąd, to rozumiesz? To kto to przyszedł? Ja mówię, demon przebrany za babcię. Przyszedł do ciebie, miałeś pogawędkę z demonem, pokręciłeś talerzykiem, wypowiedziałeś parę magicznych słów, przed demon okultyzmu, przebrany za babkę, rozumiesz, o co chodzi? Powiedział ci, a skąd on wiedział? Ja mówię, człowieku, bo on 60 milionów lat żyje, no. Człowieku, on był przy porodzie twojej babki, czaisz bazę? Człowieku, zna twoją babkę, wszystkie jej poglądy i wszystkie przepisy na ciasto. Siedział w babce, człowieku, 80 lat, przed babką żył 60 milionów lat, człowieku, rozumiesz, o co chodzi. I teraz przyszedł do ciebie. Go wzywasz, to jest. A myślałem, to babcia, a widzisz, mówię, myślałem, że to babcia. To nie babcia. Babcia albo tam cierpi w piekle, albo sam se hasa w niebie, nie wiem, że tam babcia. Demon przyszedł. Następnie ósma furtka to jest nieskładanie swojego ciała w ofierze. Posłuchajcie, żeby zamknąć diabłu drogę, to trzeba w swoim życiu poświęcić się na szerzenie królestwa. Ludzie nawet nie wiedzą, że przez to, że nie składają swojego ciała w ofierze dla królestwa, to demony przychodzą. Wiecie skąd ja to wiem? Z tego starego Pisma Świętego. Jest wojna, człowieku, z wrogami, a Dawid już jest wielki król i na wojnę nie poszedł. I co chodzi po chałupie? Patrzy przez okno koło baba. Już zainteresowany, rozumiesz, o co chodzi. Do czego to doprowadziło, pamiętacie? Dlaczego to się stało? Duch się tutaj powiedział, ponieważ mu się nie chciało iść walczyć. Nudził się. Dawidek się nudził. Człowieku, i nakręcił takiego dymu, że nie pytaj. Człowieku. Następna, dziewiąta furtka to brak relacji z Bogiem, czyli zaniedbywanie właśnie życia modlitewnego. Wtedy człowiek się otwiera na byty demoniczne. Dziesiąta furtka to rzucenie przekleństwa przez osobę mającą autorytet w swoim życiu lub przez czynnego sługę szatana, któremu się poddajesz. My naprawdę musimy uważać, komu my oddajemy autorytet do naszego życia. I na jakim odcinku. Naprawdę. Pamiętaj, że jesteś powołany na króla. Ty się zastanów zawsze, komu oddajesz władzę w swoim życiu. Jedenasta furtka to lęk. Lęk otwiera furtki demonicznym siłom. Dwunasta furtka to zły język. Zły język. Nasze nieopatrznie wypowiedziane słowa. Słowa niewiary. Słowa, które nie mają nic wspólnego z Bożą prawdą, a ustanawiamy za pomocą nich pewną rzeczywistość, prawda? Są furtkami demonicznymi. Trzynasta furtka to przeciążenia psychofizyczne przez długie okresy czasu. Jeżeli źle sypiasz,
Jeżeli żyjesz w sposób stresowy, otwierasz się na demony. Rozumiesz? Źle się odżywiasz, prowadzisz niehigieniczny tryb życia. Otwierasz się na demony. 14. furtka to stosunki seksualne, nielegalne, tak to nazwijmy, albo chore stosunki seksualne i związki dusz. Nielegalne, chore stosunki seksualne i związki dusz. Czasami ludzie do mnie przychodzą i mówią, ty mam jazdy homoseksualne. Ja mówię, ale to miałeś w ogóle jakieś takie doświadczenia, miałeś tam... Nie no, nigdy nie miałem takich rzeczy, nie? A kiedy ci się to zaczęło? No i ktoś mi pada, no co wtedy było? No poszedłem do prostytutki, okej, mówię. To już wiadomo o co chodzi. A co to, przecież to była kobieta, to co nie ma nic wspólnego z homo, mówię, człowieku. To się łączy w prostą sprawę. No ty poszedłeś z nią, miałeś stosunek seksualny, ona miała stosunek seksualny na przykład z 1000 osób. Skąd ty wiesz, w jakich stanach duchowych oni byli? A skąd ty wiesz, z iloma oni mieli stosunki seksualne, te osoby? To sypia z kobietą, staje się z jednym ciałem. Prost! Poszedłeś do nośnika! Dziewucha była jednym wielkim sypem. Rozumiem, o co chodzi? Przelazło do ciebie akurat to, bo byłeś podatny, nie wiem, na przykład wychowywałeś się bez ojca, byłeś miękki, byłeś bardziej zorientowany, proszę ciebie, na sferę kobietą, duch homoseksualny przelazł do ciebie i dziękuję bardzo. I jesteś człowieku i masz jazdy homoseksualne, ci się chłopy podobają od tamtej pory po cichu. No i co trzeba zrobić? Wyrzucić, tak? I ostatnia, 15. furtka są, to jest przekleństwo pokoleniowe. Czyli przekleństwo wynikające z tego, co się stało w naszych poprzednich pokoleniach. To jest 15 głównych furtek, przez które wchodzą demony. Wystarczy, żebyśmy je znali. To są główne rzeczy. Nie musimy... Są jakieś na pewno inne sprawy. Natomiast powiem tak, kiedy znamy te 15 furtek, tak, zabezpieczamy je i rozprawiamy się na tych poziomach, tak, to jest naprawdę zupełnie wystarczające. Jeszcze się nie spotkałem, żeby były jakieś sytuacje inne. Jak postępujemy z demonami? List Jakuba 4,7 pokazuje nam dwie rzeczy. Poddaj się Bogu, przeciwstaw się diabłu. A więc, aby z demonem dawać sobie radę, trzeba tych dwóch rzeczy. Nie wystarczy tylko poddać się Bogu, trzeba też przeciwstawić się diabłu. Nie wystarczy przeciwstawić się diabłu, trzeba też poddać się Bogu. Poddać się Bogu oznacza wejść w prawdę. Czyli kim jest Bóg dla ciebie, kim jesteś w Bogu, co masz i co możesz w Bogu. Oto poddanie się Bogu. I przeciwstawiam się diabłu. Przeciwstawić się, czyli zadziałać w sposób przeciwny. Teraz przeczytamy pierwszy list Piotra 5,8,9. Pójdziemy trochę dokładniej w tym temacie. Pierwszy list Piotra 5,8,9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając kogo pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Słowo Boże mówi przede wszystkim, bądźcie trzeźwi, a więc opanowanie siebie, zarządzanie sobą. Pierwsza podstawowa rzecz, bat na diabła, to jest zarządzanie sobą. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Od początku mówimy przez cały czas to samo. To ty dajesz diabłu przystęp i diabła możesz od siebie odrzucić. Tylko i wyłącznie. Ty jesteś panem sytuacji. Bądźcie trzeźwi, te czuwajcie. Słowo czuwajcie to jest greckie słowo egeiro i oznacza przebudzić się, a dokładnie trwać w przebudzeniu. Żeby diabeł
nie miał do Ciebie dostępu, żebyś mógł wziąć autorytet nad Nim, jeżeli do Twojego życia przyszedł, w jakiejkolwiek formie, musisz być człowiekiem przebudzenia. Nie możesz być śpiącym chrześcijaninem, nie możesz być człowiekiem utopionym w religii, nie możesz być nominalnym chrześcijaninem, bo diabeł będzie miał nad Tobą przewagę. Po trzecie, musisz mieć świadomość działań diabelskich. Jest napisane, że on krąży, a więc Ty musisz zrozumieć, że on krąży. Dlaczego on krąży? No bo to głodne bydle. Czemu miałby nie krążyć? No jesteś żerem. Słowo Boże mówi tak, że Bóg przeklina węża, czyli szatana, i mówi do niego tak: po ziemi będziesz pełzał i prochem żywił się będziesz. Bo ja już dzisiaj nie wspominałem o tym, bo to nie ma nawet najmniejszego znaczenia, bo to potem jeszcze diabeł to ma kolejne przejście z Bogiem w ogóle, jak on tych ludzi zwiódł, to tam jeszcze dostaje w łeb, aż się zakołował, no ale to już jest jakby, nie, już nawet mi się nie chce o tym mówić, bo to nie ma znaczenia dzisiaj większego. Znaczenie ma to, że musisz być świadomy, że on krąży, bo chce się nażreć. Chce po prostu Ciebie ogarnąć, zależy mu na Tobie. W ogóle bardzo diabeł na Tobie zależy. Bardzo Cię lubi. Na różne sposoby. Ciepło, zimno. A więc świadomość działań diabelskich, ona jest dla Ciebie wtedy jasna, kiedy trwasz w Bożej obecności. To jest o czym mówiliśmy wczoraj. Masz życie modlitewne, Ty będziesz prawidłowo widział, będziesz prawidłowo rozumiał, nie możesz się czego obawiać. Przeciwstawienie się. Musisz się przeciwstawić, czyli stawić opór, stanąć przeciw, nie uciekać, powalczyć. Powalczyć nie na zasadach takich, że do jakiejś bójki dochodzi, ale właśnie z taką świadomością, że Ty posiadasz nad nim władzę. Ty posiadasz władzę. Ja pamiętam, jak ja się dowiedziałem, bo oczywiście w Kościele Zielonoświątkowym mnie łeb zdryli, że chrześcijanie to nie może mieć demona i to absolutnie to nie są żadne demony. Ale później się zorientowałem, że oni mnie oszukiwali, bracia i siostry. Może nawet nie chcieli mnie oszukiwać, tylko mieli taki dings, że tak też wierzyli, tak mi dali. Udzielili mi ze swojego. No jak już się dowiedziałem, że chrześcijanin może mieć demony, to się zorientowałem, że ja mam demony. Mówię, kurczę, mam demony, no. I to się dowiedziałem w więzieniu, że mam te demony. A więc któregoś razu chłopaki wyszli na spacer, mówię, ja nie wychodzę. Wziąłem kartkę papieru, zacząłem się modlić i mówię, Panie Boże, teraz podaj mi, zobaczcie, podaj mi teraz nazwy demonów, co je mam. To prosta wiara. I modliłem się w innych językach i na kartce je wypisywałem. Całą kartkę zapisałem. Całą kartkę. Następnego dnia znowu nie wyszedłem na spacer, zostałem w celi. I mówię, dobrze, to dzisiaj wyrzucę wszystkie demony. No i zacząłem wyrzucać demony. Wyrzucałem jeden po drugim. Wychodziły mi. Nosem, ustami, oczami, rękami, przewiozło mnie jak wariata w tej celi. To było moje pierwsze główne uwolnienie. Potem jeszcze miałem wiele tych uwolnień, bo musiałem jakby sprzątać resztki. Potem te resztki były sprzątane. Sprzątałem sobie, sprzątałem, sprzątałem. Myślę, że to sprzątanie trwało jeszcze... No, to trochę trwało. Jeszcze ze 2-3 lata, jak się dowiadywałem. Dzisiaj to byłoby dużo szybsze, nie? Potem jeszcze sporadycznie były różne sytuacje. Jeszcze takie stare kozły wyciągałem z siebie, w ogóle gdzieś tam patrzyłem. Jeszcze takie coś. Co dalej? Trwanie w wierze. Bardzo ważna rzecz, żeby móc zachować prawidłowe miejsce potem w duchu, to trzeba trwać w wierze. To nie ma czegoś takiego, ponieważ demon, który wychodzi z człowieka, to on chce potem wrócić do człowieka. No i człowiek musi się zbudować, człowiek musi trwać w wierze. Bo jak demon siedział jeszcze długo w tobie siedział, to będzie chciał wrócić. Możesz mieć takie odczucia, na przykład wyrzuciłeś demona, a po jakimś czasie na przykład widzisz, że znowu masz takie ciągoty. Nie wiem, zostałeś uwolniony od pornografii, a po jakimś czasie po prostu, rozumiesz, raptem mówi, stoisz, mówi, o, wlazłem na jakąś taką stronę, patrzysz na komputer i mówisz, całkiem nieźle było. Wiesz o co chodzi? Raptem jakaś satysfakcja się pojawia z tych wyobrażeń, raptem jakoś tak się poczułeś, raptem już w ogóle, raptem się okazało, rozumiesz, że Ty w ogóle tego bardzo chcesz.
Co to jest? Powrót demoniczny. Ty teraz musisz trwać w wierze. Tak? Ty musisz wiedzieć o tym, że ty nie możesz sobie na to pozwolić. Ty musisz wiedzieć o tym, że ty jesteś wolny, masz swoją wolność utrzymać. I nie masz się dziwić, że wrócił. Bo dlaczego miał nie wrócić? Wrócił, przyszedł zobaczyć, co się dzieje. Tyle razy to byłby blisko. Znaleźliście się jak stare konie po imieniu. Rozumiesz? No co, mówię, co się dziwisz, że wrócił? Do kogo miał wrócić? Do oblubieńca swojego. Czy oblubienicy. Tak? Czy to osoba ma uczucia? Syndrom sztokholmski. I ostatnia rzecz. Nie gloryfikuj szatana przez ogłaszanie, jak bardzo on nas atakuje. Przestajesz mieć do niego poważne stosunek. Dlaczego ja wam dzisiaj pokazuję, w jaki sposób go trzeba traktować? Bo to jest to, co jest dla niego najbardziej bolesne. Jak do mnie przychodzi diabeł, to pierwszą rzeczą, wiecie, co robię, to w ogóle nie biorę go poważnie. Mówię, co robisz? Mówię, kto ty jesteś? Mówię, ty możesz mnie nagwistać tutaj. Mam dużym i średnim palcem, możesz mnie pogwistać. Jesteś kompletne dno. Techniczne sprawy troszkę. Teraz powiem wam o technicznych sprawach, które są związane nie tylko z tym, co u ciebie rozpoznajesz, ale też jeżeli usługujesz komuś, bo jesteście ludźmi służby, a więc też usługujecie ludziom. A więc usługujecie sobie, usługujecie ludziom. A więc po pierwsze, żeby wyrzucać demony, potrzebne jest rozeznanie. Jak ty rozeznajesz? Jak ty rozpoznajesz? Po pierwsze, po działaniach, stylu życia, zachowaniu człowieka i tak dalej. Tak samo u siebie, jak u innych. Po działaniach. Jeżeli na przykład ustawicznie, no nie wiem, masz pewne zachowania obsesyjne. Nie wiem. Musisz mieć zawsze wszystko ustawione, tak jak tutaj stoi picie, tu stoi talerz, tu stoi witelec, tu stoi, tu leży łyżka. I teraz ktoś ci to przestawi, ciebie to denerwuje. Albo na przykład w mieszkaniu masz coś poustawiane, ktoś przyszedł i wziął ci przestawi. I ty odczuwasz nerwy, tak? To znaczy, że ty masz problem z obsesją. Ty masz jakąś obsesję. I za tym stoi demon. Rozumiesz? Po zachowaniu rozpoznajesz. Jak ty wychodzisz z domu i trzy razy sprawdzasz, czy drzwi zamknąłeś, to ty masz obsesję. Masz demona, rozumiesz, który działa w sposób ustawiczny w tobie albo doraźny. Boisz się, że nie zamknąłeś drzwi. Sprawdzasz parę razy, czy żelazko wyłączone, czy w ogóle tamto. Tu jeszcze przeglądasz, tu jeszcze wszedłeś, jeszcze popatrzyłeś, a tam już wziąłem, a tu już zamknąłem. Masz demona. Będę to brzmi jak poranek u mnie w domu. Rozumiem, ale to dalej nie, bo to jest masz demona i po prostu to jest, bo takie coś masz. No. Wiesz, o co chodzi? Masz demona. Jest was dwóch przynajmniej. Wyrzuć go. Co robisz? Rozpoznajesz go po działaniach. Jeżeli widzisz, że się boisz ciągle czegoś, rozumiesz, że się lękasz, że na przykład boisz się psów. Widzisz psa, zawsze przechodzisz na drugą stronę. Pies. Bo pies. Ale co z tego, że pies? No to jest piec. No tak, ale no mogę przejść na drugą stronę, wcale to Duch Święty mi nie każe chodzić tą stroną, co jest pies. Masz demona. Boisz się psa. Jesteś zdemonizowanym człowiekiem. Weź to. Wiecie, to jest proste. To nie jest. To trzeba uznać. Mam lęk przed psem. Zawsze, zawsze mam lęk przed psem. Jest pies na ulicy, obchodzę naokoło. Albo wstydzisz się. Zawsze wstydzisz się czegoś. Masz takie zawstydzenie na przykład jakieś. Cały czas. Rozumiesz? To nie mija. Po zachowaniach rozpoznajmy u siebie i u innych. Tak? Przede wszystkim po zachowaniach. Czyli po działaniach człowieka. Dalej, po tym, co człowiek mówi. Rozmawiając, Jezus powiedział, z obfitości serca mówią usta. Rozmawiamy z ludźmi, tak? Dowiadujemy się od nich różnych rzeczy i wiemy, co się dzieje. Dalej to jest dar rozróżnienia duchów i dar słowa wiedzy. No i to już są dary. Dar odróżniania duchów, dar słowa wiedzy, no tu rozpoznajemy duchy na różnym odcinku, prawda? Dary działają w duchu, czyli wtedy, gdy Bóg chce, możemy
o te dary zabiegać w ten sposób, że Panie Boże, ja potrzebuję, żeby przeze mnie działały te dary, ja ustanawiam w imieniu Jezusa, że te dary będą działały i stosować je przez wiarę. Natomiast to jest jakby rzecz wtórna, bo przede wszystkim to jest po działaniach i po tym, co człowiek mówi, a dary są jakby w drugiej kolejności. W drugiej kolejności. Najpierw to jest cielesne. Najpierw to jest cielesne. Zawsze patrzymy, co człowiek, jak się człowiek zachowuje, co człowiek mówi. Prawda? Kiedy wyrzucasz demona, możesz pytać o imię. Są takie byty demoniczne, że one nie wyjdą, jak po imieniu ich nie zauważ. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Nie wiem. Znaczy, nie muszę tego wiedzieć. Po prostu, jeżeli ja widzę, że demon nie wychodzi, on tylko pyta o imię. Albo mam te imię objawione poprzez na przykład dar rozróżnienia duchów albo słowo wiedzy, bo też tak może być. Kiedyś na przykład miałem przypadek. Przyjechała na jedną z moich ewangelizacji taka kobieta z synem. No i... zdemonizowany. No dobrze, dobrze. Mówię tak, modlę się o niego, mówię, jakie masz imię? A mówi Paweł. Mówię, głupota, wiesz. Nie ma demona imieniu Paweł. Jest jakiś, mówię, bo powiedziałbym, Belial, czy wróć jakiś inny. No ja bym od razu, to nie ma problemu dla mnie, tak? Ale Paweł? Pytam tej matki, jak on ma na imię? A ona mówi Sławę. Mówię, demonie mówi, mówię do niego, jak masz na imię? Paweł! Ty, stoję, mówię, Paweł, wyjdź z niego w imieniu Jezusa. Lecz! Pomodliłem się dalej, wstał. Mówię do niego, co to za Paweł? A on mówi tak, mój kuzyn ma tak na imię. A ja mówię, ale co? Co z tym kuzynem? No mówi, bo my kiedyś z tym kuzynem rozmawialiśmy o takim, o jakimś tam bóstwie słońca czy coś i ten kuzyn mnie namówił, żebyśmy się pomodlili do tego bóstwa. Rozumiecie? I demon, który w niego wszedł, to był duch zwiedzenia, który był w tym Pawle. Tym jego kuzynie. Grube. Ty. No i teraz i koniec. No i co zrobisz? Nie? Także naprawdę to jest bardzo różne. Często demony mają imiona związane z zachowaniami. Pycha, złość, gniew. Rozumiecie? Kiedyś wyrzucaliśmy stadziem z kobiety demona. Taka duża kobieta, tęga, ze 100 kilo ważyła. I w ogóle mówię, jakie masz imię? A ona zaczęła do mnie mówić czystą angielszczyzną. Ja wiecie, nie znam angielskiego. Tadzio, to tam znawisz, a ona mówiła tak, jak w ogóle był, nie wiem, w Oksfordzie się uczyła. A ja mówię w ogóle, a ja wiem, że to jest demoniczne, bo to prosta dziewczyna taka. Mówię, to niemożliwe, żeby on angielski znała. Niemożliwe, że w taki sposób w ogóle, nie? To niemożliwe. I mówię, milcz w imieniu Jezusa. Mówię, jak masz na imię? I on mówi, Belzebub, na przykład. I my kazaliśmy temu duchowi wyjść. Pierwszy raz, zresztą raz tylko w życiu mieliśmy z nim kontakt, nie? Ja powiedziałem, wyjdź Belzebubie. I on ją uniósł do góry. My statkiem to otworzyliśmy oczy człowieku jak żaba. Zobaczyliśmy 100-kilogramową kobietę podniesioną do góry, którą rzucił przez całe w ogóle pomieszczenie. Tadek w ostatniej chwili taki stolik zabrał, bo by uderzyła głową o ten stolik i by ją zabić jak chciał. Rozumiesz, 100 kg masy kobiety, nie? Światło tak przysiadało, jak wychodził z niej. Po prostu. Tak byśmy jasne kiedyś. Kiedy powiedziałem do demona, jakie masz imię, nie? A on by mówił, ty jakie? Ja mówię, zamknij mordę, jakie masz imię? A on mówi, pokaż mi dowód osobisty. Do mnie mówi, demon do mnie mówi, nie? Czujesz klimat, no w ogóle to takie w ogóle jazdy były, nie? Aż w końcu podał. Mówi, czary. Więc pytasz o imię. A często znasz mnie, czy z objawienia, czy w ogóle, czy przez słowo wiedzy.
Znaczy, dla rozróżnienia duchu, czy to jest moją wiedzę. Po analizie życia człowieka, któremu pomagasz, rozpoznając tego demona, po prostu działasz zgodnie z tym, co przeanalizowałeś. Czasami też możesz rozpoznać go po zapachu. One mają czasami zapach, fizyczny zapach mężczyzny. Często na przykład duchy seksualne mają zapach chlorowodoru. Po prostu. Możesz czuć dziwny zapach i możesz mieć w ogóle w związku z tym jakieś na przykład słowo wtedy. Albo będziesz czuł, że on wychodzi. Jak działasz? Po pierwsze, nakazuj. Nakaz. Stosujesz władzę. Władza to jest coś, co posiadasz. Demony muszą cię słuchać. Nakazuj przez słowo. Połóż ręce, jeżeli trzeba. Pamiętaj, żeby nie zamykał oczu. A jak masz potrzebę taką, bo na przykład sam z siebie wyrzucasz demona, a widzisz, że nie chce wyjść z ciebie, to weź lustro i patrz w lustro. Miej otwarte oczy. Nie wiem dlaczego, ale można je łapać wzrokiem. Nie wiem dlaczego. Nie dawaj ludziom, których uwalniasz, zamykać oczu. Niech nie zamykają oczu. Pamiętaj, że możesz też nakazywać milczenie demonowi, bo często demon są takie rodzaje, że one robią tyle hałasu, tyle ambaransu, że trzeba im nakazać milczeć. Bo chcą pogadać. Bo one, to nie to, że one chcą pogadać. One chcą cię wyprowadzić, jakby zbić cię z pantałyku. One chcą zrobić coś, co po prostu spowoduje, że ty się wywalisz, wiesz, że wystraszysz się. Na przykład one krzyczą, straszą, w ogóle wiesz, zabiję cię! Na przykład, albo coś, pamiętam, przyprowadzono nam kiedyś taką dziewczynkę, miała 12 lat, do kościoła. W ogóle pytam rodziców, co się dzieje, nie? No oni mówią, no to wiedzą państwo, no chcemy już oddać ją do szpitala psychiatrycznego, ale dowiedzieliśmy się, że to może być demon. I niewierzący rodzice, znaczy jest nominalnie wierzący jacyś po prostu, nie? Ja zacząłem się modlić i mówię do niej, wyjdź z niej. A ona po japońsku do mnie. Człowieku, jak Pokémon. Za chwilę powiedziałem, milcz. A ona, taka drobna dziewuszka, słuchajcie, mówi do mnie, zarżnę cię, mówi, wbije ci nóż w serce, mówi, rozedrę cię, w ogóle takim wie. I siedzi w ogóle, wiesz, taka w ogóle jest pierdółka, taka, no nie wiem, do 40 kW, taka w ogóle wiesz, o co chodzi. Takim głosem, jak wiesz, zza światów jedzie ze mną, wiesz, nie? No to co mówić? Mówię, milcz, mówię, jesteś zerem, musisz ją opuścić. Różnie, wiecie, one chcą robić rwetes. Często we chrześcijanie w ogóle ich to kręci. O, wielki szum. Czasami jest szum. Czasami trzeba mu kazać się ujawnić też. Na przykład ujawnij się w imieniu Jezusa. Są takie duchy. Rozumiecie? Są takie duchy, że trzeba im się kazać ujawnić. Na przykład duchy nieme i głuche. Duchy nieme i głuche nic nie robią. Rozumiesz? Na przykład odpowiadają za to, że ludzie się źle uczą, nie potrafią przyjmować wiedzy, nie pamiętają, wylatuje im coś z pamięci, czytają na przykład Pismo Święte i zasypiają. Są duchy nieme i głuche. Ludzie na przykład nie mogą zdać jakichś egzaminów ciągle, wylatuje im jakaś wiedza. Kiedyś zadzwonił do mnie chłopak, mówi do mnie, kurczę, mówi, 6 razy już podchodzę do egzaminów na studiach, nie mogę zdać. Ja mówię, przyłóż słuchawkę do ucha. Wyrzuciłem z niego duchy nieme i głuche, za 2 dni poszedł zdał. No. Po prostu zapominał, podczas egzaminu zapominał, nie? Wiesz, nie pamiętam, wiesz. I tym na przykład trzeba się kazać ujawnić, tak? Wielokrotnie. Ale też będą pod inspiracją Ducha Świętego, bo ja wszystko mówię nie po to, bo wiecie, to są pewne instruktaże, ale to ty musisz działać pod inspiracją Ducha Świętego. Ja czytałem tylko jakieś takie ogólne wytyczne teraz. Bywa, że jest potrzebne kilka spotkań. Tak samo jak bywa, że kilkakrotnie musisz sam siebie uwalniać. To jest takie dziwne, ale to jakbyś go... Często demon w człowieku, on jakby siedział w jakimś takim
usztywnieniu w środku, jakby był zagipsowany. Jak ty uderzasz w niego raz, drugi, trzeci, to on jakby się zaczyna ruszać w tobie. Na przykład możesz mieć takie coś, że uwalniasz się sam, każesz demonom wychodzić, a twój stan się pogarsza. Na przykład możesz się czuć z dnia na dzień gorzej. Na przykład każesz wychodzić duchowi złości, a złość będzie w tobie narastać. Człowieku, i tutaj się modliłeś, wyrzucałeś demona złości, a za chwilę poszedłeś i wobec żony się źle zachował. I jączy. Rozumiem, tak, on nie wyszedł z siebie, ale jest poruszony, jakby został oblany jakby kwasem i już się rusza, rozumiesz, w tobie, ale on jeszcze jest. Jeszcze cię straszy. On teraz chce, żebyś ty zaprzestał, żebyś się zniechęcił, rozumiesz? I być może potrzeba następny dzień, następny, tak? On musi wyjść, musi. Dlatego mówię, władza. Władza to jest sztandar w naszym ręku. Demon musi wyjść. No, musi wyjść. Nie ma, że nie wyjdzie. Nie ma. To nie ma takiej opcji. Demon, jeśli na przykład sam siebie uwalniasz, nie? Bo z drugiego człowieka to nie musi wyjść. Jeżeli na przykład drugi człowiek nie chce, żeby on wyszedł, albo go lubi, albo na przykład nie chce się pozbyć pewnych rzeczy, o tym będziemy innym razem mówić, bo to nie jest na to dzisiaj czas. Wychodzą zazwyczaj z oddechem. Często też przez oczy i ręce, ale przede wszystkim przez oddech. Pamiętaj, że jak ludzie, jak uwalniasz człowieka, to nie pozwalaj mu, żeby się modlił wtedy, gdy wyrzucasz demona. Kiedy też sam z siebie wyrzucasz demona, to nie módl się w tym czasie. Po prostu nakaż demonowi, powiedz, w imieniu Jezusa, duchu złości, wyjdź ze mną. Otwórz usta. I do następnego. Rozumiesz? Nie bądź się cały czas. No bo jak się on ma wyjść z ciebie, jak ty w ogóle cały czas używasz dróg oddechowych? Tak? Ludziom każ otwierać usta, niech sobie swobodnie siedzą, nie każ im się modlić. Niech nie zamykają oczu. Niech nie blokują też kaszlnięć, a nawet wymiotów. Sam się uwalniasz, idź do kibla. Może się zżygasz, może będzie taka potrzeba, jeżeli jest to gdzieś, gdzie uwalniasz kogoś, tak? Jest to powiedzmy sala czy coś, no to mi zawsze jakieś wiadro, zawsze coś tam, rozumiesz, co chodzi. U nas w pierwszym kościele to mieliśmy cały czas miednicę dyżurną. Ta miednica tylko była myta. I... no. Taki kościół. Jakieś mieliśmy przypadek, jedna dziewczyna jest u nas w kościele, cały czas w Warszawie, co zżygała demona. W szoku byliśmy. Nakaz przekleństw. Rzuciło ją przez pół sali, wypluła taki embrion. Takie w ogóle my to wzięliśmy, natychmiast ludzie to wzięli w chustkę, jeżeli wynieśli z kościoła. Tak jakby coś takiego małego z niej wypadło. Pamiętaj, że trzeba ludzi prowadzić do pokuty. Ja będę o tym mówił, kiedy będziemy mówili o uwalnianiu, to na zupełnie innym nauczaniu. O takich jakby stricte, bo to trzeba do pokuty prowadzić. Ludzie muszą się, jak ludzie nie chcą pokutować, to często temu nie chce wyjść ten moc. Pamiętaj, żeby zawsze był jeden główny, pamiętaj, że zawsze w ogóle jest jeden główny mocarz, zawsze jest jeden mocarz. I jak walniesz mocarza, czyli takiego głównego mocarza, to często poboczne odpadną. Często nie daj się w ogóle zwieść temu, że tam wyszedł jeden, drugi, trzeci. W ogóle szukaj Bożego prowadzenia, czy mocarz wyszedł. No. Bo to ty wyrzucisz lęk, wyrzucisz coś, tam na przykład zostanie nieprzebaczenie. Takie mocarze są. Mocarz. Nieprzebaczenie to jest jeden z mocarzy zazwyczaj. Najczęstsi mocarze, jacy są, to których spotkasz, to jest przede wszystkim odrzucenie, nieprzebaczenie, gniew, lęk, depresja, czary, duchy seksualne i religia. To jest 8 najczęściej spotykanych mocarzy. Może być też tak, że u jednego człowieka dany duch jest mocarzem, a drugiego nie jest. Tak. Tak. Może tak być. Zależy od uwarunkowań psychicznych. Zależy od uwarunkowań psychicznych. Okej.
Jak najbardziej. To jest coś, co zauważyłem właśnie. Jak dokładnie. U jednego jeden może być mocarzem, u drugiego drugi może być mocarzem. To nie ma to znaczenia, nie? Co jest ważne? Poucz człowieka. Człowiek musi być pouczony. Jak uwalniasz kogoś, to on musi wiedzieć. Nie to, że na chama lecę, wypędzam, coś robię. Często ludzie się boją. W ogóle nie wiedzą, co tam robisz, wiesz, nie? Zresztą ludzie takie głupoty robią. Człowiek na jednej konferencji w ogóle uwolnieniowej chłopu klucze wypadły. Szukał kluczy, schylił się, że to klucze, bo tam akurat kaznodzieja powiedział, żeby demony wychodziły, a ten się schylił, bo klucze wypadły. Człowieku, dopadli go tam, zaczęli ręce na niego kraść. On mówi, że klucze zgubił, krzyczą, szukał kluczy, wyjdź z niego w imieniu Jezusa, tarzają go tam po tej ziemi. Pamiętaj, że jeżeli się modlisz o ludzi, o człowieka, uwalniasz człowieka, jest kilka osób, to musi być jeden lider. Demon nigdy nie będzie słuchał dwóch nakazów naraz. Jeden mówi do niego, milcz, a drugi mówi, proszę ciebie, jakie jest twoje imię? No i koniec, i demon nie robi nic. Tak nie można. Bo są dwie sprzeczne komendy. Zawsze idziesz uwalniać z kimś, to ktoś musi być liderem. Albo ty jesteś liderem, albo ktoś jest liderem. Tak? Masz coś do powiedzenia, na przykład ja jestem, powiedzmy, liderem, ty ze mną uwalniasz, masz słowo wiedzy, to do mnie mówisz, do mnie. Przychodzisz, na często może w kościele wierzycie, do mnie ktoś przychodzi, na ucho mi coś mówi. Przychodzi ktoś, mi mówi coś na ucho, bo on ma słowo wiedzy. Rozumiecie? Często ja uwalniam kogoś, a ktoś do mnie podchodzi, mi na ucho mówi. Ostatnia rzecz, pytanie najczęściej, które możecie wy zadawać lub wam. Czy chrześcijanin może mieć demona? No oczywiście tak, ale na poziomie jedynie duszy lub ciała. W duchu nie może mieszkać u odrodzonego z Bożego Ducha człowieka demon. Czy za każdą chorobą stoi demon? Tak jak wspomniałem, za większością, ale nie za każdą. Nie za każdą. To musisz też rozpoznawać. Często wtedy uzdrowienie jest związane z uwolnieniem. Czy rozmawiać z demonami? Z demonami się nie rozmawia, to demony kłamią. Nie wypytujesz ich, rozumiesz, o co chodzi? Bo one ci oszukają. A jak nawet ci powiedzą prawdę, to tak skłamią. W ogóle to... No nie, demon to nie jest miarodajna forma informacji. Czy diabeł wie, co robimy? No niekoniecznie. Diabeł nie jest ani wszechmogący, jak powiedziałem, ani wszechwiedzący, ani wszędzie obecny. I również tak jest z demonami, również tak jest z każdą formą demonicznych bytów anielskich. Czy diabeł wie, co myślimy? No absolutnie nie wie. Ani demony nie wiedzą, nawet demon, który jest w mózgu człowieka, nie wie, co człowiek myśli. Nie ma takiego czegoś, że on wie. Natomiast demony żyją z tyle lat na tej ziemi, one znają zachowania ludzi. Naprawdę, słuchajcie, to wystarczy człowieka trochę poobserwować i doskonale wie, jak człowiek funkcjonuje. Co za problem, kiedy demon ogląda ciebie, na przykład, bo mieszka w tobie, ogląda ciebie, wie, że ty lękliwy jesteś, rozumiesz? To teraz on będzie wszędzie zwracał twoją uwagę na różne formy lękowe. Wiesz, o co chodzi? I ty będziesz myślał, że on ci da, że to demon mi daje myśli lękowe. Demon ci nie daje myśli lękowych. Demon tak manipuluje tobą, że ty się w ogóle patrzysz na rzeczy, których się boisz. No. Cały czas. Cały czas. A że istnieje prawo przyciągania, prawo przyciągania nie jest demoniczne, to teraz to, co ty robisz, zaczyna generować formułę lękową na przykład. Kiedyś Sara, jak się bała pająków, no. Słuchajcie, no wszedłem z nią do takiego pomieszczenia, no, u takiego pastora, no, pająk siedział. No weszliśmy, ona natychmiast zaczęła pająka, pająk siedział w rogu, tam. Sara w ogóle weszła do tego pomieszczenia, usiadła, słuchajcie, na fotel i od razu wzięła nogi na fotel, schowała. Wiecie, co się stało? Pająk ruszył. A ja to obserwuję z boku. Po rogu. Doszedł tu. Rozumiecie? Ona z tego fotela po cichutku, ponieważ jest miła, wlazła na biureczko. Już siedzi na biurku i trzyma w ogóle stópki na tym fotelu. A pająk schodzi po ścianie. Zszedł na dół, podszedł do fotela. Sara już cała siedziała na biurku. Ja mówię, Sara, zobacz, co robisz. Prawo przyciągania.
Kurczę, no nie współpracujemy z demonami. No nie bawimy się w takie rzeczy. Czy mamy władzę nad drugim człowiekiem? No nie mamy władzy. No nie mamy władzy. Jeżeli drugi człowiek nie pozwoli nam swoją wolą działać, to nie możemy go uwalniać. Nie możemy też go w jakikolwiek sposób wysterować, aby działał w taki czy inny sposób. Czy wyganiany demon wraca? Tak, najczęściej tak. Wraca i o tym mówi słowo. Ile mamy władzy, aby przeciwstawiać się diabłu? W swoim osobistym życiu mamy 100% władzy. Im dalej od naszego życia, tym autorytet nas się zmniejsza. Mąż ma autorytet do życia żony i może z niej wyrzucać demony, ale nie ma zupełnego autorytetu. Rodzic ma autorytet do życia dziecka, ale do pewnego czasu. Pracodawca ma autorytet do życia pracownika, ale tylko na odpowiednim odcinku. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak usługiwać chorym psychicznie? No to jest w ogóle temat rzeka. I nie będę go teraz poruszał. Poruszymy sobie go innym razem, kiedy będziemy mówili o uwolnieniach i uzdrowieniach. Czy nałogi są demoniczne? Na początku nie, później zazwyczaj wszystkie tak. Bo nikt nie zaczyna palić papierosów pod wpływem demona. To rozumiem? Zawsze. Tak, to demon przychodzi później. Czy można demony związywać na odległość? Tak, można je związywać na odległość, to jest, trzeba mieć prowadzenie Boże w tym kierunku. Uwalniają ludzi na odległość, przez telefon, w różny sposób, ale musisz mieć prowadzenie. Na ile trzeba być gotowym, żeby je wyrzucać? W zasadzie jesteś gotowy cały czas. Kwestia poznania, kwestia przyjmowania Bożej prawdy. Nie ma czegoś takiego jak służba uwolnieniowa. Takie coś nie istnieje. Każdy z nas może uwalniać od demonów. Siebie i innych. Czy demona można zobaczyć? Czasami można. Czasami można zobaczyć. Czasami się materializują, czasami różne rzeczy robią, nie? Książka Lestera Samala pod tytułem Egzorcyzm, jak będziecie mieli ochotę, przeczytajcie. Jest jedynym na tą chwilę udokumentowanym faktem wizualizacji demonicznej. Do tego stopnia, że w ręce kobiety została zmaterializowana część demona. Do tej pory ona jest w laboratorium na Filipinach. Wyrwała demonowi włosy z klatki piersiowej. Jazda bez trzymanki. Przeczytajcie Egzorcyzm. To jest mega sprawa. Czy demony są w kościele? No jak najbardziej. Najczęściej. Może w zasadzie demony są w kościele. Dobrze się czują. Tak. Tak, kościół nie jest problemem dla nich. Wręcz jest dla pewnej grupy bardzo zachęcających miejscem. Co zrobić, jeżeli człowiek uwalniany szaleje? No to już jest też złożona rzecz. My mamy w Warszawie na stanie dwie pary kajdanek. Tak, po ostatniej akcji dostałem od zdemonizowanego człowieka w oko na korytarzu. Dokazałem zakupić kajdanki i wiszą pod barem. Także człowieka można świetnie uwalniać w kajdankach. Naprawdę. Chodzi o to, żeby sobie nie zrobił krzywdy. Rozumiecie? Albo nie zrobił ludziom krzywdy, bo będziesz uwalniał człowieka, wjedzie ci w okna, porżnie sobie żyły. Rozumiem, że nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was miał problemy z prawem w związku z tym, bo naprawdę dzieją się bardzo, bardzo różne rzeczy. Naprawdę mieliśmy różne rzeczy w związku z demonami, więc... Co jeszcze? No to właściwie są takie podstawowe rzeczy. Jeżeli jakikolwiek jeszcze będziecie mieli pytania, będziemy o tym sobie rozmawiać. Na dzisiaj sobie zakończymy.